5 czerwonych kartek, zmiana w fotelu lidera oraz 7 goli w Sosnowcu. Za nami intensywne dni na boiskach Fortuna pierwszej ligi. Już teraz zapraszamy Was na podsumowanie najciekawszych wydarzeń z zaplecza PKO Ekstraklasy. Oto jak wyglądał plan 7 kolejki Fortuna pierwszej ligi. W niej na pierwszy plan wysuwał się hitowy mecz Miedzi Legnica z Wisłą Kraków. Na początek jesteśmy jednak w Rzeszowie, gdzie Resowia mierzyła się z ekipą Brookbet Termaliki Nieciecza. Obie ekipy w pierwszym kwadransie były bliskie otwarcia wyniku. W 9 minucie w doskonałej sytuacji znalazł się Ambrosiewicz, ale jej nie wykorzystał. A 5 minut później piłka po główce Górskiego wylądowała na poprzeczce. Do ważnego wydarzenia doszło po około pół godzinie rywalizacji. Maciej Górski uderzył swojego rywala i po analizie VAR nie było wątpliwości, że napastnikowi gospodarzy należy się czerwona kartka. Termalika przewagę liczebną zamierzała wykorzystać jeszcze przed przerwą. W 43 minucie początkowo zatrzymał piłkę Gliwa, ale ta po chwili trafiła na nogę Damiana Hilbrychta i po rykoszecie było 1-0. Piłkarz, który w przeszłości występował w Resowi, rozpoczął strzelanie w Rzeszowie. W drugiej połowie goście od początku mieli przewagę i szukali drugiego gola. W 51 minucie po ładnej kombinacji w bocznym sektorze główkował Branecki. Świetna parada Gliwy, ale po raz drugi przy dobitce doświadczony golkiper jest już bezradny. Na listę strzelców wpisał się wprowadzony od początku drugiej połowy na murawę Morgan Fassbender. Słoniki nie zamierzały zwalniać tempa. W 56 minucie sporo wolnej przestrzeni miał Artiem Polarus, próba podania została zablokowana, a poprawka w postaci strzału okazała się znakomitą decyzją Ukraińca. 3-0 dla Brookbetu, który w pełni kontrolował przebieg wydarzeń. 84 minuta w roli głównej, znów Fassbender, który w taki sposób kompletuje dublet. Ekipa Mariusza Lewandowskiego mogła spędzać ostatni weekend wakacji w znakomitych nastrojach. Piątkowy wieczór doszło do hitu 8 kolejki. W Legnicy lider Miedź grał z będącą w dobrych nastrojach po ostatnim wysokim zwycięstwie nad Arką Wisłą Kraków. Obie ekipy przystąpiły do meczu nastawione ofensywnie. W pierwszym kwadransie zarówno Miedź, jak i Wisła stworzyły okazję po stałych fragmentach, ale w światło bramki nie trafili w ekipie gospodarzy Akbor, a po stronie gości Uryga. Kolejne minuty były dość spokojne, a Wiślacy spróbowali zaskoczyć Miedź tuż po przerwie. Villar podał do Jesusa Alfaro, a ten oddał precyzyjny strzał. Wymarzone otwarcie drugiej połowy w wykonaniu Białej Gwiazdy i to Miedź musiała gonić wynik. W 49 minucie odpowiedzi poszukał Drzazga, ale nie trafił w bramkę. Wisła nie chciała się tylko bronić. Tutaj widzimy próbę Goku, jednak była ona zbyt lekka i trafiła wprost w dobrze ustawionego Mądrzyka. 120 sekund później jesteśmy już pod drugim polem karnym. Antonik przytomnie wystawia piłkę do Marcela Mansfelda, a wprowadzony z ławki rezerwowych piłkarz przy pomocy rykoszetu zaskakuje Ratona. 1-1 w Legnicy, a punkt nie zadowalał żadnej z ekip. W 85 minucie dynamicznie w pole karne wpadł Alfaro, ale na drodze do celu stanął Miłuskowicz. Wiślacy do końca szukali zwycięskiej bramki, ale więcej goli w Legnicy nie padło. Sobotnie zmagania zaczęliśmy w Opolu. Jedna z rewelacji początku sezonu Odra gościła chcącą zrehabilitować się za ostatnią porażkę Arkę Gdynia. W pierwszej odsłonie sporo było ostrej gry, a trochę brakowało klarownych sytuacji. Sposobu na pokonanie Lenarcika szukała Odra. W początkowych minutach zza pola karnego uderzył Czapliński, a w doliczonym czasie golkiper Arki doskonale powstrzymał próbę Galana. W drugą połowę lepiej weszli Opolanie. W 50 minucie błąd popełnił Janusz Gol, piłkę zgarnął Antczak, jego techniczny strzał odbił Lenarcik, ale instynktem strzeleckim wykazał się Dean Sula, który dopadł do dobitki i zdobył swojego 3. gola w tym sezonie. Arka musiała zareagować, ale miała problemy z przedarciem się przez szeregi gospodarzy. W 72 minucie strzałem z dystansu Halucha postraszył Bednarski, ale nie dał się pokonać bramkarz Odry. Na kwadrans przed końcem wprowadzonego chwilę wcześniej na murawę Sarmiento ostro potraktował Martin Dobrotka i doświadczony defensor obejrzał czerwoną kartkę. Arka była bezradna, a spotkanie gdynianie zakończyli w 9 po tym jak w doliczonym czasie drugą żółtą kartkę obejrzał Michał Marcjanik. Odra po raz kolejny w tym sezonie potwierdziła wysoką formę. Czas na derbową rywalizację Wisły Płock z Polonią Warszawa. Starcie to stanowiło oficjalne otwarcie w całości ukończonego nowego stadionu w Płocku. Tuż po ponad kwadransie gospodarze mieli rzut rożny. Po centrze spod chorągiewki najlepiej w polu karnym zachował się Marcin Biernat i po raz trzeci w tym sezonie w
wpisał się na listę strzelców. Stoper ponownie dał radość nafciarzom, ale musiał on pamiętać także o defensywie. W 26 minucie zaatakowała Polonia, jednak z tym strzałem Biedrzyckiego uporał się Gradecki. Po ponad pół godzinie znów ruszyła Wisła. W pole karne dograł Chrupała, a tam dobrze dostawił nogę Łukasz Sekulski i Płocczanie odskoczyli na dwa trafienia. Napędzona Wisła nie zwalniała tempa i po zmianie stron w polu karnym przy centrze z narożnika nieprzepisowo powstrzymywany był Biernat, za co gospodarze otrzymali jedenastkę. Z rzutu karnego uderzył Sekulski, wyczuł jego intencje Kuchta, ale nie zdołał sparować piłki lecącej do bramki. Polonia została wypunktowana i w Płocku było 3-0 dla gospodarzy. W 62 minucie Gradeckiego postraszył Koton, ale po jego strzale skuteczną paradą popisał się bramkarz Spadkowicza. Po kolejnej akcji Wisły ręką w polu karnym zagrał Wełna i arbiter po raz drugi w tym meczu wskazał na wapno. Czas na drugi pojedynek Sekulskiego z Kuchtą i w tym przypadku górą okazuje się być bramkarz Polonii. W 87 minucie bramkarz Polonii musiał interweniować jeszcze raz i tym razem obronił strzał Hiszpańskiego. W meczu Spadkowicza z Beniaminkiem górą były ekstraklasowicz z Płocka. Pozostajemy w województwie mazowieckim i przenosimy się do Pruszkowa, gdzie Znicz mierzył się z niepokonanym jak na razie Górnikiem Łęczna. W 17 minucie o strzał z dystansu pokusił się Grudziński, ale na posterunku tradycyjnie w tym sezonie był Gostomski. Znicz starał się narzucać swoje warunki. Tutaj widzimy uderzenie na Gamatsu, jednak znów skutecznie interweniował Gostomski. Górnik zaatakował kilka chwil przed zejściem do szatni. W 43 minucie z rzutu rożnego przed pole karne zacentrował Deja, a tam czekał na to Egzon Piezu, po czym oddał kapitalny strzał. Słoweniec po raz kolejny w tym sezonie udowodnił swoją wysoką jakość. W doliczonym czasie górnicy poszukali drugiego gola, ale to uderzenie Dei z rzutu wolnego nieznacznie minęło bramkę. W drugiej połowie Znicz starał się odwrócić losy rywalizacji. W 57 minucie po zamieszaniu w polu karnym nadarzającą się okazję powinien wykorzystać Moskwik, jednak nie trafił on w światło bramki. Po ponad godzinie kolejną szansę mieli Pruszkowianie, ale tym razem piłka minęła poprzeczkę. Znicz walczył do końca i walczył o choćby punkt. Groźnie zrobiło się w doliczonym czasie, ale po przewrotce Wójcickiego bezbłędna okazała się defensywa gości. Górnik po raz kolejny minimalnie ogrywa rywala i dopisuje kolejne punkty. Niedzielę zaczęliśmy meczem w Sosnowcu. Szukające pierwszego zwycięstwa w sezonie Zagłębie podejmowało Lechia Gdańsk. Po ponad kwadransie z akcją ruszyli gospodarze. W roli głównej wystąpił duet Valencia-Camara. Ekwadorczyk rozciągnął grę do Hiszpana. Ten odegrał do Joela Valencii, który strzelił pierwszego upragnionego gola w barwach ekipy z Sosnowca. Rozmontowana została gdańska defensywa i zagłębiacy mieli zaliczkę. Okazję do wyrównania dla Lechii przyniósł rzut wolny z 42 minuty. Ze stojącej piłki huknął Fernandez i Sosnowiczan uratował słupek. Zagłębie kolejnej szansy poszukało jeszcze w pierwszej połowie. Sytuacyjnie zza pola karnego huknął Karwot i byliśmy świadkami gola Stadiony Świata. Nie tak miała zostać rozwiązana ta akcja, ale efekt był idealny. I do przerwy gospodarze prowadzili 2-0. Rozochoceni podopieczni trenera Artura Derbina równie dobrze chcieli otworzyć drugą połowę, a tym razem swój dorobek w ekipie z Sosnowca otworzył Kamil Biliński. W kolejnych fragmentach przeważać zaczęła Lechia. 76. minuta przyniosła kolejnego tego dnia gola po strzale zza pola karnego, a w tym przypadku na listę strzelców wpisał się Iwan Żelisko. Lechia nabrała rozpędu. 180 sekund po pierwszym golu w polu karnym piłkę zagrywa Mena, po czym niefortunnie interweniuje Mateusz Machała i po golu samobójczym gdańszczanie złapali kontakt. Wydawało się, że Lechia dążyła do wyrównania, ale zamiast kolejnych goli przyjezdnych zebrali czerwone kartki. W 82 minucie boisko musiał opuścić Żelisko, a kilka chwil później jego los podzielił Neugebauer. Nietypowy obrót wydarzeń, a grę 11-9 chciało wykorzystać Zagłębie. W 88 minucie Camara wyłożył piłkę do Adriana Trocia i w ten sposób zrobiło się 4-2, a hiszpański pomocnik zanotował kolejną asystę. W doliczonym czasie strzałem z rzutu wolnego kropkę nad i dobijając Lechię postawił Marek Fabry i pełen emocji mecz w Sosnowcu kończy się zwycięstwem Zagłębia 5-2. W drugiej z niedzielnych gier w Bielsku-Białej pod Beskidzie podejmowało rozpędzone w ostatnich kolejkach GKS Katowice. Pierwsza połowa poza niegroźnymi próbami z obu stron nie dostarczyła zbyt wielu emocji. Inaczej było w drugiej odsłonie. W 68 minucie niespodziewanie z piłką na lewą stronę zszedł Mateusz Ziółkowski i strzałem w krótki róg zaskoczył Kudłę.
Gieksa szukała odpowiedzi w 79 minucie. Po składnej akcji w pole karne centrę posłał Shibata, a tam tylko na to czekał Sebastian Berger, który dostawił głowę i wyrównał stan rywalizacji. Wspierani przez liczną grupę kibiców goście chcieli szybko pójść za ciosem. W 81 minucie przed szansą stanął Rogala, ale w bramce dobrze zachował się Procek. 180 sekund później piłka po raz drugi wylądowała w siatce górali po główce Komora, ale gol ten nie został uznany. W doliczonym czasie obie ekipy walczyły o pełną pulę. Najpierw słupek ostemplował Shibata, a po stronie Bielszczan szale zwycięstwa na korzyść swojej ekipy mógł przechylić Abate, jednak wyśmienitą paradą popisał się Kudła. Ostatnie słowo mogło należeć do Gieksy, a konkretnie do Shibaty, ale Japończyk nie potrafił do asysty dorzucić bramki i starcie w Bielsku Białej zakończyło się podziałem punktów. A teraz wędrujemy do Głogowa. Tutaj zamykający stawkę i pozostający bez punktów Chrobry mierzył się z GKS-em Tychy. Mecz lepiej zaczęli przyjezdni. W 12 minucie po centrze Żydka skuteczny strzał głową oddał Daniel Rumin i Tyszanie szybko napoczęli rywala. Rumin miał chrapkę na kolejne gole, ale jego szczupak z 21 minuty zakończył się paradą węglarza. Bramkarz Chrobrego ponownie został zatrudniony w 38 minucie i w tym przypadku bez problemów złapał strzał Żydka. Chrobry odmienił swoją grę po przerwie. W 55 minucie Mandrysz w tempo uruchomił Mikołaja Lebedyńskiego, a snajper gospodarzy nie zawiódł i wyrównał stan rywalizacji. Teraz to Chrobry był na fali. W tej sytuacji wydawało się, że wszystko zakończyło się bez zagrożenia dla GKS-u, ale po chwili mamy weryfikację VAR, po której sędziowie odgwizdują faul Radeckiego na Ozimku. Chrobry może wyjść na prowadzenie i w ważnym momencie ponownie nie zawodzi Lebedyński. Teraz role się odwróciły i to Tyszanie musieli gonić wynik. Na nieco ponad kwadrans przed końcem niepewnie na przedpolu interweniował węglarz. Starał się to wykorzystać Żytek, ale nie potrafił on celnie uderzyć. Chrobry wreszcie się przełamuje i wygrywa po raz pierwszy w tym sezonie. Równolegle z meczem w Głogowie rozgrywane było ostatnie spotkanie siódmej kolejki, w którym Motor Lublin grał ze Stalą Rzeszów. Gospodarze chcieli zacząć w swoim stylu i starali się narzucić swoje warunki. W 17 minucie motorowcy kombinacyjnie zgubili defensywę Stali, Król wyłożył piłkę do Bartosza Wolskiego, a były piłkarz Stali dopełnił formalności. Bardzo ładna zespołowa akcja Lublinian sprawia, że kibice gospodarzy mają powody do radości. Stal chciała jak najszybciej tę radość zakończyć. Po ponad pół godzinie w pole karne przedarł się Warczak. Nieczysto trafił w piłkę Sadłocha, ale w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie był Manuel Ponce Garcia i wyrównał na 1-1. Emocjonujący mecz w Lublinie, a to był dopiero wstęp do tego, co czekało nas w drugiej odsłonie. W 63 minucie sytuacyjny strzał z około 15 metrów oddał Piotr Ceglarz i Motor odzyskał przewagę. Ekipa Gonzalo Feio znów prowadziła, ale Stal nie zamierzała się poddawać. W 76 minucie, mimo znacznej odległości, na strzał zdecydował się Krzysztof Danielewicz i zrobił to kapitalnie. Kolejna efektowna bramka w tej kolejce i po raz drugi rzeszowianie wyrównali. Motor nie zamierzał pogodzić się z remisem. W 85 minucie znów swoich byłych kolegów postraszył Wolski, ale tym razem trafił w słupek, a piłka po odbiciu od pleców Wrąbla wyszła poza boisko. Motor nie rezygnował do samego końca. To już szósta minuta doliczonego czasu. Centrę z rzutu wolnego posyła Wolski. Piąstkuje piłkę w rąbel, a do strzału szybko składa się Michał Król i po chwili stadion w Lublinie eksploduje. Motor w ostatniej akcji meczu przechyla szale zwycięstwa na swoją stronę, a Stal ponosi bolesną porażkę. Tak wyglądają wszystkie wyniki siódmej kolejki. Najwięcej goli padło w Sosnowcu, gdzie Zagłębie ograło Lechię 5-2. Ponadto 3 punkty zainkasowały również ekipy Chrobrego Głogów, Górnika Łęczna, Odry Opole, Wisły Płock, Motoru Lublin i Brookbet Termaliki. Remisami zakończyły się spotkania w Bielsku Białej oraz w Legnicy. W tabeli nastąpiła zmiana w fotelu lidera. Niespodziewanie stawce po 7 kolejkach przewodzi Odra Opole, jednak na szczycie panuje ogromny ścisk. Tyle samo punktów co Opolanie ma Motor Lublin, a liderującą Odrę z 6 GKS-em Tychy dzielą tylko 3 punkty. W dole tabeli pierwsze punkty dopisał wreszcie znajdujący się na ostatnim miejscu Chrobry Głogów. Pod kreską, mimo dopisania na swoje konta oczek, znajdują się nadal Zagłębie Sosnowiec oraz Stal Rzeszów. W klasyfikacji strzelców z mającymi po 4 gole Karolem Czubakiem, Luisem Fernandesem oraz Angelem Rodado po tej kolejce zrównali się Łukasz Sekulski i Bartosz Wolski.
Tak wygląda zestaw par ósmej kolejki. W niej czekają nas mecze m.in. Arki Gdynia z Miedzią Legnica, GKS Utychy z Motorem Lublin, czy też GKS Katowice z Zagłębiem Sosnowiec. Ze względu na reprezentacyjną przerwę, pierwszoligowców czeka dwutygodniowy oddech. W związku z tym w magazynie Fortuna Pierwszej Ligi również słyszymy się po tym okresie, ale w tym czasie na naszym kanale Łączy Nas Piłka TV pojawią się inne warte uwagi produkcje. Bądźcie z nami i do usłyszenia.